Cześć, witam. Szybkim słowem wstępu. Jest to zlepek foodbooka dnia 13 do 18. Oczywiście z foodbooka, którego prowadzę na TikToku. Go też udostępniam na Instagramie, także możesz wbić i śledzić. Na Instagramie prowadzę daily story i daily posta, w którym też są przepisy. Na TikToku są przepisy jednominutowe. No i tutaj jest ten zlepek w tej chujowej jakości. No ale cóż, dopóki nie napiszesz, że nie chcesz, to nie będzie w lepszej. Bez zbędnego przedłużania. Przepisiki bardzo proste, szybkie, fajne, dobre makro, dobry skład. Pierwszy to jest fit serniczek taki, takie ptasie mleczko, a drugi to będzie wrap kokosowy. Także pierwszy przepis latuje po dniu pierwszym, drugi przepis latuje po dniu drugim. 16 kroków challenge jednego dnia, rozpierdzałam w chuj. Zostaw suba, o, zostaw suba tam na dole, bo nie zostawiłeś, ja widzę wszystko. Miłego oglądania, miłego życia ci życzę z fartem. Bóg, dzień 13, znowu szokszuka. Z makaronem i z warzywami, owoce, na banana masło orzechowe i trik, masło orzechowe plus mleko, żeby wyszło więcej. Okej, spora dawka węglowodanów, ładujemy glikogen od rana. Posiłek, wrapy, jeden wrap kokosowy ze skyrem twarogiem, jest nagrany, a jak nie to go wrzucę. Drugi wrap z nutellą, filą z awokado, która mi się przypomniała niedawno. Nagrałem ją już też, są jeszcze ładnie opieczone. Ultra mocna kawa, bo yerba nie przyszła. Niestety, ta Nutella z awokado jest najlepsza. Kwit Nutella możecie dać cenę banana. Prosta piła i sobie jeść. 2 tony węgli. Makaron po koreańsku z kurczakiem, cebulą z fajnym sosem. Giga dobre jest. Ananas pomarańcze, 20 gram fistaszku. No i sok z pomidora pikantny. I tak kończymy dzień. Pięknie to wygląda, co? Miłej nocy. Smacznego. Trzymaj się. Słyszałem, że chciałeś przepis na coś takiego. No i makro mówi samo za siebie. Twaróg chudy, 120 gram. Skyr, 100 gram. Użyj coś takiego. Słodzisz erytrytolem albo innym słodzikiem. Dam z 2 łyżki. Blendujesz. Masę przekładasz do jakiegoś pucharka, pojemniczka, czegokolwiek. W oryginale jeszcze było 15 gram odżywki białkowej. Na przykład mlecznej czy coś. Możesz dać. Ja nie daję, bo i tak ostatnio z białkiem przesadzam, a to i tak już ma dużo białka. A możesz dać dla smaku. Ja sobie jeszcze dam aromat śmietankowy, waniliowy też się sprawdzi. Dopuszczasz 1/2 łyżki żelatyny, w odrobinie wrzącej wody, wlewasz do tej masy, mieszasz z tą masą, pyk, wymieszane. 1 białko jaja, ubijasz z odrobiną soli, na sztywną pianę, pyk, sztywną pianę przekładasz do masy i delikatnie łączysz je ze sobą. Okej, gotowe, do lodówki na pół godziny. Rzutko, które zostało, możesz zjeść lub zrobić kogiel mogel z erytrytolem i kakao. I kogiel mogel jako polewa do naszego ficerniczka. U mnie pobył trochę ponad godzinę. Gorzka czekolada, u mnie 72%, kapka mleka, tak z łyżka, rozpuszczasz to. Wmujesz sobie mikrofali. O proszę. I polewasz naszego szefa. No, coś takiego. Kosman, myślę. 12. Omlet marchewkowo-jabłkowy. Znowu, ale jest najlepszy, to co poradzę. Do tego jakiś dziwny krem ze wszystkiego. Jakiś miodów, kakao, mleko, jakieś tam ciastko było, bo lody tajskie robiłem, ale mi nie wyszły. Wszystko tam jest. Na to położyłem kiwi. Prezentuje się tak pięknie. I mocna kawa. Fit Nutella już na TikToku. Pozdro. Coś takiego zrobiłem, próbujemy to. Taki deser a la Kinder, ale jest zajebisty. Czemu takich w sklepach nie ma? Niskokaloryczne, dużo białka. Czemu takich nie ma? Ja muszę dla was nagrywać. Dobra, zjem sobie to całe. Takie proste, łatwe, dobre i 3 razy lepsze niż kupne. Ty i tak pójdziesz i kupisz jakieś gówno. Weź to, zrób pro. Kinder nazywa. Jezus, kurwa, nazywają to Kinder. Nawet nie smakuje jak Kinder, ale dobra. Do tego ten banan ze skyrem i masłem orzechowym. Taka fajna opcja. Do tego też miód albo białko jest gwiazdczosem. Taki trochę mniejszy posiłek. Głos się popsuł, więc dogrywam, bo zasuniem mikro. Tutaj jadłem ziemniaki z gzikiem, parówki z serem i boczkiem, banana, gofry wytrawne. Potem jadłem wafle z masłem orzechowym, bananem. Kalorie są wszystkie tutaj. Widzimy, uhuhu, widzowie. Wrap kokosowy. A do tego, pan skier w roli głównej, jak zawsze. Wielki kokosowe. Biedronka. Aromat waniliowy? Słodzik w postaci erytrytolu. Normalnie by do tego jeszcze był twaróg, ale się niestety skończył. Ale pan skier sobie sam da radę, myślę. Ty, zrozumcie to, skier jest naturalem. Szok, co? Skieru 150 gram, bo możesz mieć małe opakowanie i nie mieć dużego, także specjalnie dla siebie tylko 150 gram. Do tego wiórki kokosowe, 30 gram wiórków kokosowych. No i ja dałem 3 łyżki erytrytolu. Możesz dać ile chcesz, parę kropel aromatu. Pyk, pyk. To wszystko sobie ładnie mieszamy. No i masz piękny, szybki, prosty twarz kokosowy. Zobacz, jeszcze spróbuj. No i bierzesz sobie tak od dołu. Jakoś tak jeszcze chyba? I sobie tak właśnie. Gotowy wrap. Twarz kokosowy. Takiego wrapa, co możesz fajnie podpiec w takim opiekaczu. Ja użyję do tego gofrownicy. Pyk. No i podpieczony. Wrap na słodko. Proszę bardzo. Tam foodbook dzień 14. El Classico. Szakszuka. Ciecierzyca, makaron, ser. Papryka, pomidor. Giga dobra.
Okaki, kiwi? Ten ser robi tu robotę. Weźcie sobie, dajcie sera. Taki posiłek przedtreningowy, naleśnik krówkowy, tarta, którą też nagrałem, ale jej chyba nie wrzucę. Już było wszystko git, ale się popsuło niestety na sam koniec. Ale smakuje super. Jakie posiłki wolisz? Słone czy słodkie? Brunatny po treningu, w postaci wrapa, który mi został. Tam w środku jest dżem, pomarańcze, gorzka czekolada. Jeszcze przed tym znowalana. Ryż, warzywa, mięso mielone. I tu mi zostało jeszcze wrapy, więc zrobię je wykorzystać. To włożyłem farsz z tego. Nie? W tym jeszcze jest ser i sos. Ten plus śmietana 18. One były podpieczone w piekarniku. Do tego pomelo. Fajne owoce, jak nie jadłeś, spróbuj. Izotonik. Woda, sól, miód. Cytryna. Dzisiaj kaloryka trochę większa, ale dzisiaj też dobry trening i aktywności trochę więcej. Na Omnitrixie tyle. A jeszcze pójdę, sobie dobiję pewnie ponad 20k. Także dzisiaj po 4000 nawet podejdziemy. 16k kroków challenge. Zmodyfikowana owsianka marchewkowa z kaszą manną. Jeszcze z przyprawą do piernika. Owoce. Na to jeszcze polewa Snickers TOS, żeby się białko zgadzało z drzewką. Przepis. Przepis giga prosty. Kozak proporcje. 20 gram masła. Masz to białko dzikie, nie? Normalnie. Tu masz smak. 20 gram białka. Trochę mleka i masz. 1:1 jak Snickers. Ale myślę, że białko po smaku karmelu czy czekolady też się sprawdzi. Jeszcze też zrobię bez odżywki. Ten Fit Deser Kinder tam właśnie nagrałem. Zobacz jaki kosman gościu. A dobre makrosy, bo u nas 450, 19 gram białka. Ale przepis wlatuje na 100 subów. Bo jest za dobry. Szakszułeczka z ryżem, boczkiem, serem. Do tego jest budyń. Taki budyń jest. Ananas. Dzisiaj yerba wróciła. Dzisiaj yerba wróciła. Ci pokażę. Pa, normalnie. Takie yerby są. Z gigasztosem. Ogólnie yerby od Guarani są koksem. Tą teraz testuję. Jest nawet okej. Okay. To jest dodatkowa kofeina. Także to będzie git przed treningówką z drinką zapewne. Suchy ryż. Dawno nie jadłem go w takiej postaci. Do tego łosoś. W sosie musztardowo-miodowym. Sama was kiwi. I trochę surówki. Tak. Foodbook dzień 16. Dzisiaj na śniadanko bułki. Ser, boczek. Szpinak, jajko sadzone. I tu jeszcze na słodko. Masło orzechowe, banan. To jest ogólnie sztos opcja. I te bułki są podgrzane. Także są takie fajne, chrupiące. Czy druga połowa banana i trierba. I weź wybij na kanał YouTube. Daj suba. Po to, żebyśmy byli 100 subów. Drugi posiłek. Parówki z boczkiem, serem. Co prawda parówki to nie są najlepsze tłuszcze, ale kalorii to jest ogólnie mało, bo jeszcze będę robił przepis. W międzyczasie się coś zje. W ogóle przepis z czegoś takiego też. Z firmy Pilos. I wam powiem, że w ogóle firma Pilos to jest totalny sztos. Wszystkie ich produkty są totalnym koksem. Patrzcie, kupiłem skyr, nie? Malinowy. Ja ogólnie nie kupuję skyrów smakowych zbytnio. Ale ten ma giga dobry skład i dobre makro, także no, czekolada pa, najlepszy dla 80. Bataty, jajko na półtwardo, pomarańcza na... Jeszcze tu jest budyń z polewą ze skyru, orzechów. Ta cała miska miała 600 kalorii, rozumiesz to? Tu se piję magnes jeszcze. Zobacz dzisiaj, 2137 w ogóle. Jadłeś kiedyś jajko z miodem? Se spróbuj. No dobra, dzień 17. 12 śniadanie, no znowu omlet marchewkowy, ale jest on najlepszym omletem, jakiego jadłem. Przepis na niego masz już wszędzie też. Nie gadałem 20 gram masła orzechowego, 10 gram miodu, banana, jest jeszcze kiwi, reszta banana. No i takie śniadanie akurat po emomiku z rana. Powiem wam tak, 10-minutowy trening, raptem w domku, pompa niesamowita i od razu zaraz dzień lepszy. Dlatego jeszcze piję yerbę, nie wam pokazywałem. Testuję tą i powiem wam, ta jest totalnym szefem. Odkąd jeszcze daję przyprawę do piernika, do tego to jest po prostu. Next level, nie, naprawdę, next level śniadanie. Drugi posiłek. Devolaje ze schaba, resztą z owoce. I jeszcze patrz, micha objętości. Cała ma 600 kalorii, ja też ją zmodyfikowałem. Chyba to, nie kurde, patrz co, jaki to jest kosman. A i jest ten sos ze śmietaną rozdrobniony. Fajna opcja. Szakszuka, klasyk. Dodajcie soser do szakszuki, bo to jest game changer. Ostatnio pomelo kiwi. I tu są giga dwie dobre rzeczy. Sos z biszkoptem, biszkop ze skyru i z banana. Ja już to nagrałem, tylko to usunąłem. Myślałem, że on nie wyszedł, ale on wyszedł. Jeszcze trochę tarty. Tarta też była nagrana, ale ona nie wyszła, bo się zatopiła ta ciemna masa. Skyr to jest taki bóg. Skupiam z dzień 18. Na śniadanie wiesz, że omlet kokosowy z tym przygotowaniem. Naprawdę smaczny. Takie 1200 kalorii na dzień dobry. To jest jeszcze czarna kawa. Weź pisz, ile jesz kalorii. Zobacz jaki puszysty. Jakby tam w środku jeszcze był jakiś farsz kokosowy, muszę nad tym pomyśleć. Co jeszcze tak wrzuciłem? Giga dobry skład, giga dobry ma. Fajny taki kwaskowy jest. Ma Pilos Lidl. Jajecznica na boczku. Tosty francuskie. Erytrytol cynamon i tutaj dałem masło orzechowe banany. Trzeba przykryć, niedoskonałości się przypaliły. Spróbujemy kombo. Jajecznica plus tost francuskujemy. 10 na 10. Polecam. Szybki posiłek przed 10 dzisiaj treningiem w postaci leśników skrowych, czyli najlepszych i najszybszych leśników, bo skumaj to. Mówię ci przepis. 50 gram mąki, jedno jajko, 150 gram skyru. Ja sobie użyłem malinowy, ten dobry, fajny, zapokazywałem. Trochę proszku do pieczenia, mieszasz, wylewasz, masz 3 pancake'i, gdzieś tam giga dobre makro, no jeszcze olewa, banan, mleko, masło orzechowe, arbuz do picia i yerbka, ta kofeina plus. Yerba z cytryliną jak coś. Niesamowitej tlenówce na rowerze, gdzie przyjemnie to zje ryż kurczak po tajsku. Z tym, że dzisiaj się zbugowało i zamiast ryżu jest makaron. I jeszcze izotonik.